Witam Was bardzo serdecznie, zaczynamy dzisiaj wędrówkę. Widzimy się w autokarze i elo. Witam bardzo serdecznie w Krakowie. Dzisiaj sobie polecimy na takie małe to nieco. Zapraszam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Niedawno wstałem, poszedłem sobie na śniadanie. Było późno śniadanie, było szwedzki stół. Jesteśmy akurat w Zakopanem, znaczy 6 km od Zakopanego w jakiejś miejscowości, której nie potrafię wymówić, ale spało mi się fajnie. Trochę impreza. Za chwilę lecimy w góry, więc zobaczymy się na podwórku. Elo! Bardzo serdecznie. Dzisiaj idziemy sobie tutaj po górach pięknych, ładnych. Jesteśmy w Parku Tatrzańskim. Żuję sobie gumę, bo lubię. I idziemy sobie w Parku Tatrzańskim na Białce Tatrzańskiej. Pozdrowienia, oglądamy dalej. El. Witam bardzo serdecznie, jesteśmy sobie w mojej kuchni. Ja tutaj sobie mam kamyczki i piękne źródełko. Jest gitara, polecam 2x10, 1x5 praca. Gościu, jak tam diaksy są? Gościu, pa jaka faza, jak to śnieg? Jak to śnieg, gościu? Polecam wyjazd z góry z moją piękną czapeczką. Trochę taką dziwną czapeczką, bo nie zebrałem jej. Ale ogólnie to polecam wyjazd z góry i bardzo serdecznie. Tutaj pięknie. Jestem nawet jeszcze trochę zasapany, bo idę pod górę. Halo, jestem w karczmie tutaj z Karolkiem. Siema. Jestem trochę zmęczony i nogi mi odpadają. Możecie mi przykleić, jak mi odpadną. Ja wam mówię. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy na Kropówkach. Możecie sobie popatrzeć. Goodbye. Ale nawet tu ładnie jest, nie? Tylko, że jest październik i jest kurna na zimno. Już drugi dzień jesteśmy tutaj przy Zakopanem w pewnej miejscowości. Zjadłem sobie śniadanko i będziemy powoli wracać w stronę Ełku, ale przy tym zaliczymy Wadowice i Częstochowę. Niestety nie ma tutaj widoku, bo jest mgła niestety, więc nie zobaczycie nic fajnego, bo mgła. Ale myślę, że jak będziemy jechać, to może coś tam się nagra, się zobaczy. A więc do zobaczenia, za chwilę się widzimy. Elo!
Słuchajcie, taka beka, bo po 3 dniach dopiero wyszło słońce. Jak my wracamy już w stronę Ełku, to już nie ma słońca, jest taka faza. Też pewnie się pytaliście, jaki mam sprzęt. No to mówię, że Canon 700D, bez żadnych dodatkowych obiektywów ani filtrów, więc serdecznie polecam tą lustrzankę. No. Idziemy sobie na fontannę, prawda? Tam fontanna jest, no. Gościu, ja ci mówię. Na fontannę. Pa, jaki to on? Taki raper idzie, pa. Jaki raper i jaka faza, nie? Fajna fontanna, nie? Sam zbudowany. Co? Idziemy na kremówki? No i siema, jesteśmy na kremówkach tutaj, takie piękne kremówki. No i ogólnie, wiecie, kremówki w Wadowicach mówią przez papieża, tak naprawdę to jest taki fake, czysty biznes i marketing, żeby po prostu mieć pieniądze, bo ta cukiernia, co była kiedyś za czasów Karolowej Tyły, to tak naprawdę już nie istnieje, więc to jest taki fake. No człowieku, tak jest ciepłik to. Słoneczko świeci, można się palić, gościu. Ja ci to mówię, nie? No, a teraz możesz dać łapkę w górę. No to to. No. Ja wam muszę coś ważnego powiedzieć, ale to nie jest tak, że coś muszę ważnego powiedzieć. Bo chodzi o to, że wiecie, tam na dole samo macie subskrypcję, nie? No i żeby wam nie raziło w oczy, no to możecie zrobić tak, żeby ta subskrypcja była szara, bo czerwony no rzuca się w oczy, no i niestety musicie to zrobić, żeby was oczy później nie bolały, jak oglądacie albo nie. No to tam na dole subskrypcja. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, polecam. Danielek Serdelek.